Mieszkańcy bloków przy ulicy Staffa na osiedlu stałym są niezadowoleni z prac, jakie wykonano w ich mieszkaniach. Od dłuższego czasu trwa tam wymiana pionów wodociągowo-kanalizacyjnych. Uważają, że wykonawca prac nie wywiązał się dobrze z powierzonych mu zadań. Prace remontowe trwają już od 4 tygodni. Są prowadzone od godziny 16 do godziny 2 w nocy przez 3 18-latków, którzy chodzą rano do szkoły, wieczorami robią. Zostały zdemolowane nasze mieszkania, zostaliśmy odcięci od ubikacji, od wody na okres 2 tygodni. Osobiście kąpiemy się tutaj i korzystamy z toalet. Z mieszkań, które sąsiadów. To oni są niewykwalifikowani do tych robót, to oni się uczą dopiero. W łazienkach w kilku mieszkaniach widać, że prace nie są ukończone. Zdjęcia mówią same za siebie. Trzy piony, tak, 9 mieszkań. Trzy piony i za te trzy piony zostaliśmy skasowani na ponad 100 tysięcy. To są porobione po prostu fajansy, fuszerki są porobione, bo jak można było zaplanować tak, żeby ubikację przenosić 20-30 centymetrów do środka. Pieni się do starych rurek i zabudowali tam na wieku wamen. No i te stare rurki mogą by tyle lat, 60 lat i tego, i trzeba było jak awaria, trzeba to wszystko roz... Usterki w łazienkach to nie jedyny problem. Prace zostały także niedbale wykonane w piwnicy, a na zewnątrz jedną ze studzienek zabezpieczono starymi drewnianymi drzwiami. To nie powinno być w życiu zostawione stary pion. To na sznurkach powiązali. Tu niby mają jeszcze robić górę pion z góry tu i tu gdzie muszla przechodzi. I to tak wisi na razie nie wiadomo dokąd. I kto tu będzie co robił? Biegają tu dzieciaki. No zobaczcie, tu jest dziura, studnia. Jak tam ktoś padnie, dziecko, czy coś może złamać nogi albo coś. Tym bardziej, że jest tu zbiorowisko dzieciaków w tym bloku, niedaleko szkoła. I... Uszkodził ten, to wykonawca uszkodził, bo wprowadził auto i potem tą studzienkę tu robi, jak tu samochody wjeżdżają, przecież tutaj wjeżdżają samochody ciężarowe różne, do różnych remontów do tego, nie? Według firmy, która to zajmuje się tym, twierdzi, że... Remont jest zakończony. W czwartek na miejscu pojawiła się inspekcja wraz z wykonawcą. Po oględzinach zanotowano uwagi mieszkańców. Wykonawca zapewnił, że wszystkie usterki zostaną zlikwidowane w tym tygodniu. Jak poinformowali nas mieszkańcy, od poniedziałku rozpoczęto poprawki prac.